Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w 10. odcinku z Ghost of Tsushima. Co się zmieniło w ogóle od ostatniego razu, kiedy od wczoraj? A od ostatniego nagrania zmieniło się tyle, że pozwiedzałem troszeczkę, trochę poodkrywałem. Mamy parę punktów. Mityczne opowieści. Mamy parę punktów techniki do rozdania, bo aż 6. Tak, no, pograło się. Tak jak mówiłem, zrobiłem część zadań pobocznych. Jakaś tam historia się działa i zdobyłem jeden jakby turbo cios, niebiański cios. I mogę tyle powiedzieć, że żałuję, że tego nie nagrałem, bo to była opowieść dosłownie o tym ciosie, tak jakby. O. Była opowieść, która była dłuższa niż jedna misja główna, a sporo dawała. I teraz rozdamy sobie punkciorki. Nieustępliwe parowanie mieczem. O! Przepraszam, bardzo dobry początek, żeby wszystkich obudzić. O, atak włócznią do parowania? O, taki to też można? Petarda. No, to teraz jestem mistrzem parowania. A na ten moment zaplanowałem, że jak już sobie tutaj pozwiedzałem tyle. Tutaj jeden obóz przejąłem, tutaj coś mniejszego, tutaj coś mniejszego. Tutaj próbowałem to przejąć, ale się jeszcze nie da. Czy coś jeszcze? No, tam parę źródeł, parę bambusów. I w sumie to zostaje nam teraz przejąć tylko to miejsce, żeby zrobić sobie ewentualną szybką podróż. I będziemy iść na misję główną. O! Odzyskaj skradzione żelazo. Dodatkowe. Dokonaj skrótobójstwa wroga, atakując z góry. Uj! Easy peasy, lemon squeezy. A la la, ciach, ciach. Teraz to jest w ogóle easy, jak można parować. Skąd tam ten karakan? Tak, o, pyk. Jarać się. Elegancko. Tamci panowie mnie jeszcze nie widzieli. Idziemy stąd. Już. Ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. Lajtówka. No co, ja w krzaka nie wejdę. O, tu się przecisnę. Przecisnę. Dwóch. O, skrzyneczka. No i zapasy raz. Bomba prochowa. O. I cyk, puch. O! Ciach, ciach. No właśnie się stream zaczął, kozioł, więc ciężko, żeby były tłumy. Poza tym oni dzisiaj. Ale lajtowo. Oj, oj, oj. I teraz ciach. Opa, opa. Elo. Perfekcyjne parowando. Oj, oj, oj.
Blum, 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 blum. O, o, o. Eldo. Ktoś jeszcze? Ja się poważnie zastanawiam nad zwiększeniem poziomu trudności. Żeby chociaż troszeczkę się pomęczyć. On... Dobra. Auć. Co my tu mamy? Zielazo, zielazo, zielazo. Dobra. No, skradzione żelazo. No świetnie, ukradłem skradzione żelazo. Nie, 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 iście sobie. Oj, oj, oj. Samuraj karasam tam. Halo, main feter fra coś tam. Maja i wszystkich na grupie, na Discordzie, zaproś. O kurwa, o, ej, tutaj jest reklama. Ała! Bomba prochowa, pyk. Więcej was stara nie miała. O, o. Ja się zabiłem sam. O nie, jednak nie. Ajajaj, będę długo uciekał. O kurde, koń. Palcie się. Aj. O ty kurwa. O, o, konia smyrnąłem. Oj. Ajajaj, ciach, ciach. No, easy peasy przejść takiego obozику. No dobra, mam stal. Orągiewka tu będzie. Gotowe, zaprosiłaś ich Maja, świetnie. Co za cipka. Znaczy, oj, 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 jaki słabiak. Woj. Tak, 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 tak. O! O nie! Eldo. Coś tam wiatru została opanowana. Tak z tym awatarem? Jeszcze myślę, Maja. Okej. Po prostu skuteczna przeciw silnym wrogom. Okej. Jakoś na razie się tym duchem w ogóle nie bawię. Skradanie w tej grze. Takie mech. O!
Dobra. O, mongolskie coś tam, artefakty. Dobra, mamy to. Gdzie teraz te typiarze? Typiarze, no. Raz, dwa, pyc. Utoba, doba. Opa, zielazo. Tak, 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 tak. Przyciśnij się, no kurna, dałbym radę, ale po co? O, dobra, wracamy. R2 i trójkąt, dobrze. Tworzyć bez... No dawać. W końcu ja. Postawa kamienia. Au. Dobra, Eluwina. Zresztą on był jedyny. Chorągiewkę mamy i zostało spalić. Licznik śmierci ile? Chyba 20. Kumitsu wykorzystuj. A co to jest kumitsu? Dobra, no i wszystko. Obóz jest mój. A, jeszcze znieść zapas czarnego prochu, zapomniałem. Prędkość czasu? What the fuck? Jej! Żmija zabija nieboszczyka. Kabum saja. Aha! Taka technika walki. Zdobyto punkt techniki. Świetnie. Ja mogę już parowanie na max level zrobić? O, mamy punkt techniki. Dobry z ciebie. Najlepszy. A nawet dwa. No dobra, jeszcze uniki. O! A, to mam. O! To tego nie lubię, już mi się nie podoba, ale jest takim... Najlepszy kuń. Brzdęk, kto do mnie pisze? Najgorzej. Dobra. To już jest boom. O, jaki obszar odkryty. To lećmy na misyjkę. Pokonany kowal. Spotkaj się z Juną w domu jej przyjaciela na południu. Okej. Okay. Ja naprawdę bym chciał, żeby ci przeciwnicy byli coraz trudniejsi. Ale oni są tu easy. Na nas liczy. Lubię dzieciaka, ale to lekkomyślność. Szkoda zachodu. Damy radę. To ten samuraj? Mów mi pan Sakai.
Wybacz, mój panie. Jestem Kenji. Poczciwy kupiec. Warzelnik sake. I największy oszust na wyspie. Dlatego pomoże uratować mojego brata z zatoki Azamo. To miasto, to twierdza. Jeśli zajął je wróg, będziemy potrzebować całej armii. Albo jednego dostawcy sake. Nie ma szans. Przygotuj swoją sake. Omówimy plan po drodze. Napijmy się najpierw. Pogadajmy. Już. No. Pokonany kowal. Gdy zbliżymy się do miasta, schowacie się na wozie z sakry. Nie przeszukają go? Już nie. Zawsze sprzedaję im tę samą sakę. Uwielbiają moje dars. Dars, mulgu! Dawaj, dars, dawaj! Robisz interesy z wrogiem. Cześć, Lispir. O, ten aktor głosowy ogólnie Kędziego ma na imię... Od Kędziego ma na imię Krzysztof. Gotowe. Na pewno chcecie to zrobić? Dla taki wszystko. No dobra. Jak wygląda sytuacja w Azamo? Część ludzi walczyła. Ocalali, są teraz jeńcami. Albo niewolnikami. I nie widziałeś taki? Nie. Ale ktoś od kilku dni pracuje w kuźni. Może to twój brat? Kiedy się poznaliście? Ach, kiedy byłam młoda i głupia. Dopiero zaczynałem ważyć sakę. Juna kupiła pierwszą partię. Smakowała jak szczyny, ale była tania. Przez jakiś i kopało. Czas taka pomagał mi w sprzedaży. Ale był za miękki. Ludzie wciskali mu łzawe historyjki, a on dawał im sakę. Za darmo. Mongołowie. Niech to. Właśnie na wóz, szybko. Nie jest ich wielu. Dam im radę. Nie, Jin. Taka jest tak blisko. Proszę. Niech będzie. Mogę odłożyć pada i oglądać teraz tylko? Bądźcie czujni. Mogą przeszukać wóz. Mówiłeś, że tego nie robią. Przy bramie do miasta nigdy nie zapuszczali się aż tu. Moje ręce. Proszę. Dars! Dars dla zatoki Azamo! A, Dars! Szybko! O, Dars! Jeszcze tylko kawałek! Co to były za krzyki? Mniejsza z tym ciszej! Właśnie przez to przechodzi taka? Twój brat jest wprawnym kowalem. Nie mogą go tak traktować. Tego nie wiemy. Janko? Zbliżamy się, cicho. Bolko, what's that dirt? Na co mi napisy, jak oni robią tylko bla 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 bla. Przepraszam za ziewanie. Nie wierzę, że się udało. Oho, oho. Powiem wam, że ta gra jest naprawdę 8,5 na 10, ale półtora i trzeba... Naprawdę półtora jest odejmowane za te animacje, które są w tej grze. One są tandetne. Tutaj się rozejdziemy. Mają być pijani i nierozważni. Zrobię, co mogę. Uważaj, Kenji. Pan też, panie Sakai. Taka na nas czeka. Chodźmy. Gdy już skończymy, spotkamy się na rozdrożu za miastem. Musimy obrać punkt i pójść na zwiady. Tedy. Pamiętaj, lecimy. Albo załatwimy to po cichu. Albo więźniowie zginą. Wiem. Najeźdźcy! Tutaj. Patrz, przy bramie. Na dachu stanę, nie zauważył mnie. Handlarz niewolników. Sprawdza stan więźniów, jakby byli trzodo. Może zaprowadzi nas do taki. Zanim. A mogę mu szczelić w łeb z szczoły? Halo?
Gro. No, idziesz gdzieś, typiarzu? Ops. Jak tracisz cel z oczu, gro? Z czym do ludzi? Narzekam na animację. Słuchaj. Tam... Są niektóre animacje, które są naprawdę dobrze zrobione, a są niektóre, które wyglądają tak... Jakbyś w CS-ie, nie wiem... kucał, no. Przed jakimś tam update'em, gdzie to było... Więc jednak mam wytłumaczenie na to, że kiepskie animacje są niektóre. Tace pewnie nic nie jest. Nie próbowałby uciec. Chodźmy. Ja bym... Nie masz pewności, że tak nie było naprawdę. Nie no, teleportowali się w swojej pozycji. No, zobaczmy. Obsasa, obsasa. Oho. Oszczelone. Katyń. A to skryte obójstwo od kusi, no kusi. Panie dowódco! Ej, fajnie cień jest zrobiony, a to jest z tego. To ninjoki i tak potrafią, a ja. Raz tu, raz tam. Kurde, tamtędy powinienem pójść. Japonia jest dziwna i tyle. O! Oho. Lepiej się wykaż. No co za skurwol. Menda społeczna, no. Obiecał rynek roi się od Mongołów. Trzymaj się blisko, Juma. No właśnie, którędy tu przejść? No ten to mnie kusi. Cienie. Patrzymy im w oczy z odwagą. Tylko tchórze atakują z ukrycia. Oj, oj, oj. To jest moje przejście. O, ta kokosa, że aż flashback na twarz. O, no takim tchórze. Jestem na dachu, nie widać mnie. Halo, gro.
Takie są zasady, tutaj słyszałem. Jestem na dachu, mnie nie widać. Handlarz. Jest ten handlarz, nie widziałem go. Halo. Tracisz cel z oczu. O, tu. Hey, where is he? Hop. O, tu. Zrobili. Jesteś bezpieczny. Musimy ruszać. Nie możemy. Złapią nas, tak jak innych. Nie złapią, nie gadaj. Ochroni nas. Musisz mi zaufać, Tako. Potrzebujemy cię. Spróbuję, mój panie. Chyba trzeba Majona trochę na Flying Pixela wrócić. Niedaleko jest brama, więc nie uciekniemy. No. Wejdziemy głównym wejściem. Znaleźli handlarza. Zabiją nas, schowajmy się. Nie, idziemy dalej. Możemy wejść. Lecimy. A tam po skrzyniach. Dokąd idziemy? Kędzi czeka na skrzyżowaniu dróg. Kędzi jest... No. Jeśli wyszedł z tego cało. No dawaj, dawaj. Dobrze, Maju. O! O! Kolega? O Jezu. Postawa wiatru sprawdza się przeciw łucznikom. R2 i trójkąt. Uuu. Ojojoj. O la la. Ojoj o. You touch my tralala. O tak. Oj, Donia. I cyk, puk, Eluwina. Eluwina TikTok, jak się to teraz u młodzieży mówi. Huhu. Nie pytajcie, co ja gadam. Wbijcie się w rytm tego ninja stylu. Styl wiatru. Ostry jak przecinak. Szybki jak błyskawica. Kurde czaty, wy nie... Maja, nie gadaj, że nie znasz tego filmu, no. No chodź tu, Cfelu. To nie w tę stronę. Elowina TikTok bardzo trendy ostatnio, no. Ujii. Postawa wody. Postawa kamienia. Splątane rozdroże. Nie w tę stronę. Lubina TikTok. Biegniemy. Tak, dojdę tam dzisiaj. O, dobrze, dobrze idę. O, widzę znaczek. O, kolkę mam. Widzicie, jak biegnę? Kolka. Konie. Zadyszany. Idą po nas. W trawę. Nie wychylajcie się. To Kędzi. Taka! Udało ci się! Szli za tobą? Nie. Ale
tam Mongołów. Ruszajmy. Musimy się oddalić od Zatoki Azamo. Dla mnie to no problem. Dobry z ciebie. O! Krowa najlepsza, of course. Nie widziałam Mongołów od świtu. Mamy spokój. Zastanówmy się, co dalej. Jest takie miejsce, z którego widać większość Izuhary. Wszyscy cali? Cali. Tylko marzą o śnie i napitku. Mogę wam w tym pomóc. Tak. Ciągle milczysz. Pierwszy raz od dawna nie czuję, że zaraz zginę. Panie, jestem wdzięczny. A skąd znasz Kędziego i moją siostrę? Zawdzięczam Junie życie. No. Więc coś nas łączy. Miłośnie. Tup, 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 tup. Zniesienie łucznika. Nie przywykłem do całonocnej jazdy. Komatsu jest za tym grzbietem. No. Mają kuźnię. Jedną z najlepszych na wyspie. Można tam wyrobić narzędzia. Pycy, pycy. Które pomogą Jinowi dostać się na zamek Kaneda. Oni tyle gadają. Kiedy ja mam ja gadać? Dziękuję za wolność, zrobię wszystko. Dziękuję. Tako. Lodzika? Odpocznijcie. Długo tu nie zostaniemy. O nie, nagrywam na złej scenie. Odzyskałam mojego brata. O nie, najgorzej. Dotrzecie bezpiecznie do Komatsu? Potrzebuję tylko snu i posiłku. Twój brat nie był jedynym więźniem w Zatoce Azamo. Chcesz ich uwolnić? Tak. Mieć karę ciemiężcom. Dobrze. Jedźcie do Komatsu. Dołączę do was. Jin? Dziękuję. No problem. O, wzniecanie ognia. Trofiłum. Tak, Maja, ja nagrywam. O, pięknie, punkt techniki. I kalafon. No dobra, to jeszcze na koniec ja bym pyk ulepszył. Kumitsu, gdzie ty masz to kumitsu? To jest postawa kamienia. Postawa wody. Wiatru i księżyca. Jeszcze księżyca nie mam. Jest jeszcze duch. Jest kunaj, bomba. O, włócznictwo bym trochę poszedł, bo... O, seria prowokacji też spoko zrobić. Żelazna wola. Uratuj się przed porażką. O! Kiedy otrzymasz śmiertelne rany. O, to coś dla mnie. Dalekie słyszenie. Ej, dobra, to są fajne rzeczy, a tutaj się chyba dużo tych punktów winności będzie zdobywać. Tak czy inaczej, dziękuję YouTube'owi za oglądanie. Lajeczek, subskrypcja, komentarz, dzwoneczek i zapraszam na Twitcha. Na razie, do zobaczenia, pa, pa, pa.